Pokonała walkę z otyłością i z samą sobą. W Wodzisławiu Śląskim mieszka Karolina, autorka blogu Grubaska w Małym Mieście. Schudła 40 kg i w niedługim czasie z grubaski zmieniła się w szczupłą dziewczynę. Swój przepis na sukces zdradza codziennie na swoim blogu, który od kilku miesięcy podbija blogerski świat. Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. To motto Grubaski w Małym Mieście. Zanim zaczęła swoją walkę z otyłością, ważyła dokładnie 104 kg. Powodów, dla których postanowiła schudnąć, było wiele. Przede wszystkim te zdrowotne, ale nie tylko. Co ci skłoniło do tego, żeby zacząć się odchudzać? Po pierwsze, największe dżinsy okazały się za małe. Druga sprawa, zobaczyłam na wadze trzy cyfry, więc tak z dnia na dzień pomyślałam, to jest twój czas, zacznij walczyć od siebie i z dnia na dzień tak właściwie to się stało i podjęłam tą walkę. Rzeczywiście, Karolina podjęła walkę i z pewnością nie była to walka z wiatrakami. W swoim boju o lepszą sylwetkę postanowiła nie być sama. Założyła blog, którego dzisiaj odwiedzają jedne z najsławniejszych polskich blogerek. Bo jak zaczynałam pisać tego bloga, to się tego nie spodziewałam, że będzie taki odzew ludzi, którzy nie tylko komentują, ale wysyłają maile z podziękowaniami, szukają właśnie słowa zachęty, mówią o swoich historiach i przede wszystkim właśnie dziękują za to, że ich inspiruje. To jest chyba najlepsze to, co daje blogowanie. Grubaska w Małym Mieście każdego dnia na swoim blogu zasypuje dietetycznymi przepisami, propozycjami ćwiczeń i sporą dawką motywacji. Jaki jest przepis na zdrową i skuteczną walkę z kilogramami? Z pewnością zmiana nawyków żywieniowych, wprowadzenie aktywności fizycznej, a przede wszystkim zmiana myślenia, podkreśla Karolina. Receptę Grubaski w Małym Mieście zdradzimy bliżej już za chwilę w raporcie reportera.